Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Aplikacja naprawmy.pl dostępna jest dla mieszkańców Suwałk od kilku tygodni. Ilość zgłoszeń przekroczyła pierwszą setkę. Faktycznie w ramach uruchomionego programu Naprawmy to mieszkańcy zareagowali dosyć entuzjastycznie. Sporo tych zgłoszeń zostało wprowadzonych do programu. Wśród nich 5 ze statusem nie będzie naprawiona. Dlaczego? Zgłoszenie rozebranej nawierzchni ścieżki rowerowej na Staniszewskiego musi powstać na... Zapadnięte studzienki kanalizacyjne na Gałaja w ocenie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji i wbrew opinii zgłaszającego nie wymagają naprawy. Kolejne zgłoszenie dotyczące progów zwalniających na ulicy Emilii Plater na wysokości biblioteki i przedszkola okazało się zbyt niejasne i nieprecyzyjne dla Zakładu Dróg i Zieleni, a zgłaszający od początku drugiej dekady czerwca nie odezwał się w tej sprawie po raz drugi. Wiem, że takich bardzo pozytywny głos docierają na temat szybkości reakcji przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, które przeważnie w ciągu następnego dnia już ktoś, jakaś ekipa już jest, ogląda po zgłoszeniu dane miejsce, czy to studzienkę, i bardzo szybko podejmowane są te interwencje. Także korzystając z tej okazji chciałbym również podziękować pracownikom firm, które są zaangażowane w realizację tych zgłoszeń, bo naprawdę jest to spory wysiłek i organizacyjny, i czasami też finansowy. Często zgłaszane są usterki lub problemy, które nie znajdują potwierdzenia, jak na przykład brak zielonej fali na ulicy Reja, ale są i takie, których nie da się szybko wyeliminować. Do tych ostatnich należy na przykład problem hałasujących ptaków zanieczyszczających otoczenie. Ich odstraszenie podczas okresu lęgowego jest zabronione. Nieprawidłowe parkowanie, które jest również najczęstszym zgłoszeniem do Krajowej Mapy Bezpieczeństwa. Wśród problemów, których naprawienie zapowiedziano w najbliższym czasie, jest również teren przed budynkiem przy Pułaskiego 24E. Od wielu lat mieszkańcy pokoszarowego terenu czekają na uporządkowanie przestrzeni pomiędzy drogą krajową a zamieszkiwanym przez nich budynkiem. Uciążliwy kurz, a po opadach błoto i ogromne kałuże na nieutwardzonym podwórzu mają według zapowiedzi Zakładu Dróg i Zieleni zniknąć jeszcze w tym roku. Pojawiają się też takie tematy, które nie będą mogły zostać obecne. Niezrealizowane. Te komentarze pojawiają się w odpowiedziach na te zgłoszenia, z jakich powodów część tych zgłoszeń nie będzie mogła zostać zrealizowana. Wiąże się to chociażby z tym, że na realizację danej naprawy czy poprawy jakiegoś tam fragmentu ulicy trzeba przeznaczyć, by było dzisiaj, jakieś bardzo znaczne środki, a na przykład miasto w perspektywie roku, dwóch planuje jakąś grubszą przebudowę infrastruktury czy tej drogi, więc jakby dzisiaj wykładanie finansów tylko po to, żeby poprawić doraźnie stan drogi, która będzie za chwilę i tak przebudowywana, no nie byłoby jakby działaniem racjonalnym.